Dzisiejszy dzień jest dla nas szczególny. Otwieramy bowiem pierwszy tego typu ośrodek opieki dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci. Dzienny ośrodek. Kiedy choruje w domu dziecko, cały dotychczas poukładany świat tak naprawdę wywraca się do góry nogami. Rzeczy, które dotychczas wydają nam się bardzo naturalne, takie jak pójście na zakupy, do teatru czy kina, stają się górą lodową, bardzo ciężką do zdobycia. I dlatego właśnie powstało Świetlikowo, Centrum Opieki Dziennej dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci. W ciągu dnia nasza kadra, wykwalifikowana kadra, może opiekować się dzieciakami, a w tym czasie rodzice mają chwilę czasu, aby nabrać sił do dalszej, codziennej opieki nad dziećmi. Witam serdecznie Michała, który dzisiaj poprowadzi całą konferencję, i bardzo serdecznie witam nasze małe świetliki oraz ich rodziców.